Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, był Boogie, a teraz siódemeczka. Oczywiście piątkę też zrobimy, ale ona no niestety nie wyróżnia się w ten sposób jak na przykład Boogie, ani nie wyróżnia się w ten sposób jak wyróżnia się CS44, bo to dzisiaj o nim mowa. Czym się wyróżnia nasz czołg? No przede wszystkim tym, że jednak jak na meda siódmego poziomu to ma całkiem niezły pancerz. Oczywiście ten pancerz nie jest jakiś super rewelacyjny, króciuteńko, tak właśnie wygląda pancerz z przodu naszego czołgu. Co prawda ma te rzeczywiście 140 mm, ale pamiętajmy, że to jest tylko tutaj góra. Dół jest troszeczkę cieńszy, 80. Dodatkowo wieża ma 150, ale tylko w malutkim tutaj obszarze. Dalej no to jest wiadomo 85, 95. Ale plus jest taki, że jeżeli tą wieżę pokazujemy, się ruszamy, to często przeciwnik może trafić nam właśnie gdzieś tu na obrzeża i wtedy po prostu odbije mu się ten pocisk. Chyba największą wadą, taką sporą, jest to, że ten obszar nie jest bardzo dobrze opancerzony. Gdyby tutaj, przypominam, że KW-13 ma coś takiego, też taki jakby taki płaszcz tutaj, gdyby tu było 140, no to świetnie, ale niestety tu jest w najgrubszym miejscu 120, a tutaj już jest niestety 100. No i jak nas losuje na piątki, to one może się będą odbijały, natomiast normalnie wystarczy strzelać pod lufę i po prostu wszystko wchodzi. Boki mamy tragiczne, 50 mm, haeki przeciwnika zdecydowanie to lubią, no tył 30 mm, no i właśnie, słuchajcie, mamy 20 mm tutaj i jak babok się tu wstrzeli, to koniec, po prostu koniec. Nie ma sensu dłużej pokazywać pancerza, bo będzie odcinek pod lupą o tym czołgu, więc tam na pewno o wiele dłużej i nudniej będę mówił. Dobra, jakie moduły tutaj zamontować? Ja tutaj zmieniłem, oczywiście jest pełna dowolność, takim modułem nie do ruszenia jest chyba mechanizm dosyłający, no to jednak sprawia, że naprawdę możemy szybciej strzelać, więc to jest mega, mega ważne. I teraz ten moduł, czyli ulepszone wzmocnienie, ja go testuję na tym czołgu, po prostu chcę sprawdzić, ile razy w bitwie zostanie mi mniej niż 90 życia, bo to głównie o to życie mi chodzi. I zobaczę, powiedzmy na przestrzeni 30 bitew, ile razy zostanie mi mniej niż 90 życia i co ja później zrobię z tymi 90. Zobaczymy, jakie to da efekty. Co do trzeciego modułu, tutaj jest pełna dowolność, jest to siódemka, więc nie możemy stabilizacji oczywiście zamontować. Możemy zamontować zawężanie celownika, ale możemy też zamontować to, ulepszony mechanizm obracania. Można by było też zamontować oczywiście coś do mobilności takiej typowej, czyli turbo. Ale tak, jeżeli chodzi o mobilność, zobaczcie, że dało mi to z tym mechanizmem 50 obrotu, a wydaje mi się, że w przypadku tego czołgu właśnie ten obrót jest tutaj kluczowy, żeby ten czołg się jak najszybciej obracał. Pamiętajmy, że z przodu mamy i tylko z przodu fajny pancerz, a z boku już niestety nie. No myślę, że ten moduł jest warty wytestowania. Oczywiście zamiennie można by go było stosować z ulepszonym systemem naprowadzania. Ciągle się zastanawiam, będę musiał po prostu sprawdzić, zrobimy sobie takie testy na streamie, który czołg tak naprawdę lepiej się sprawdzi, czy z naprowadzaniem, czy też może właśnie z tym systemem, gdzie kółeczko jest troszeczkę mniejsze. Parametry naszego czołgu widać, mamy 0,35 celność, na tym wszystkim przypominam, że ze smalcem to jest. Czas celowania 2, to już jest dosyć przyjemny, prędkość obrotu działa 52, myślę, że to jest super. DPM wyszedł 2147, szkoda, że nie taki jak w Boogim. Oczywiście można by było jeszcze myśleć, tak jak mówiłem wcześniej, nad turbosprężarką, ale ja nie wiem, czy ona w przypadku tego czołgu akurat daje tak dużo, te 10% do mocy silnika. Tak swoją drogą szkoda, że tutaj nie ma również 5 km do tyłu, bo w Boogim, jakby to zastosować, to może on by mniej niemrawy był. Dobra, więcej już nie ma co tutaj ględzić. Co do działa tego pojazdu,
Ach, tu trzeba wchodzić. To nie wiem, naprawdę nie wiem, kto to wymyślił, żeby tutaj trzeba było wchodzić. Mamy trzy działa do wyboru, z tego tak naprawdę zastanawiać się możemy nad tym, czyli armata 100 mm wzór 49, ona ma parametry 220 na goldzie, 168 na zwykłym, ale za to słabą bardzo szybko strzelność. No naprawdę, powiedziałbym wręcz, że tragiczną i tragiczny wręcz DPM. No i 90, która ma DPM o wiele większy, co prawda nie zadaje po 300 i nie ma 220 penetracji na goldzie, ale no jednak jest lepszym działem zdecydowanie, chociaż jest niecelne to działo, zobaczcie, 0,39 to jest, to tragedia, ale jednak wydaje mi się, że wszyscy będą montowali i polecam również montowanie tego. Dobra, zagrajmy sobie tradycyjnie jakieś bitewki na żywo. Zobaczymy, jak ten czołg się sprawuje. Dobra, moi drodzy, wylosowało jak wylosowało. Jest troszkę ósemek, niestety. Dobra, zobaczmy, jak szybko tam dotrę. No, zebrał się dosyć nieźle. Więc prawdopodobnie będę na miejscówce pierwszy. Może coś za darmo wsadzę. Miejmy nadzieję. Od razu chyba zetnę te... Chociaż niebezpiecznie tu. Nie, dobra, pojadę naokoło. Bo kurczę. Dobra. Czy tu już ktoś będzie? No, strzał za strzał to jest nie za bardzo dla mnie. Bez kitu. Dobra. Szkoda, że mają artylerię, bo bym się przejechał troszeczkę. O! No właśnie. Boję się, że tutaj mi babok zacznie napieprzać, ale spróbujemy. Tiger jedzie, kurde! Dobra, na razie jest nieźle. Kurczę, żeby go zdetrakować. Detrak to detrak. Jest! No, gościu, tym Indian pancerem. Czyń swą powinność, ja się przerzucam na Golda. O kurde, żeby mieć tutaj pewność teraz, taka fajna sytuacja. Niech on sobie stoi na tej gąsce. A my będziemy go ciupciać! Dobra. Jednego mniej, o to chodziło. Jeszcze mi nie rąbnął babok, co jest ogromnym sukcesem. Czy tu są jakieś czołgi? Coś jest. Coś jest. Czy wjedziesz do środka? O, żeż w mordę jeża! Musiał z podpaleniem. Zobaczcie, jakie to jest dziadostwo. Tak myślałem, że tu babok rąbnie, bo tu jest świetnie strzelić babokiem. Dobra, wycofuję się chyba stąd. Ale mi przypieprzył, żeby to nie było z podpaleniem. A tak to już nie mam ani naprawiarki. Nie no, on to zaraz rąbnie. Kolejny raz. No ale muszę zaryzykować chyba. Teraz gdzie jest ten progetto? To cofanie czołgiem. Tak średnio na jeża wychodzi. Ha! Baboki, baboki. GW Panther razy, kurczę, dwa.
Nie, nie rób tego. Dupa. Myślałem, że tego nie zrobi. Ale tu myślałem, że te czołgi mi pomogą, ale należało się pewnie tego spodziewać. No, nasza artyleria tak chyba słabiej troszkę. No, bo my tu mamy 112 i SA-3, które przyjechały po prostu w jedno miejsce. Oba nasze najcięższe czołgi. A tu jest na zasadzie, albo się ktoś im wychyli i rąbną, albo... Aha, czyli nie mogą przebić parówek. No to tutaj troszeczkę będzie problemu, podejrzewam. Jeszcze babok zaraz tu się wstrzeli pewnie. Łe, no takie wyjeżdżanie. Kurde, Bela. No dobra, zaraz ich od tyłu tutaj zajadą. Już UDES rządzi. No ale to jest właśnie to, że jak ma się te takie najlepsze czołgi w teamie, które są... No, nie grają akurat za dobrze, albo są w jednym miejscu tylko i one stoją w tym samym miejscu, to reszta drużyny przeciwnika robi, co się podoba. No, teraz tu przyjechali obaj, to ci im na dupy wjadą. Kurde. O, czy to jest pluton? Nie, to nie jest pluton. Już paruwa ich objechała. No, niestety. Dobra, moi drodzy, wylosowało na takiej mapce. No, nie powiem, żeby to była moja mapa ulubiona, jeżeli tutaj są baboki, a są. No, ale może coś się urodzi. Wylosowało na ósemki... Przepraszam, na siódemki, top. Zawsze jak tygrysa widzę, to kurczę, od razu mam w głowie ósemkę. O, ładnie gościu tu podspotował, pięknie. Przebija, widzicie, te 3-4. Zaraz babok tu rąbnie. Ale ten jak tak będzie stał, to będziemy go tłuc tutaj, no co to? Teraz przesadziłem. No dobra, coś tam tutaj, jakieś uszkodzenia zrobiliśmy, delikatne. Przydałby się spot, tylko że teraz gościu pewnie nie wyskoczy. Na szczęście babok tu... O kurde! No nie zazdroszczę, kolego. Naprawdę nie zazdroszczę. Naszych czołgów w mieście nie ma, okazuje się. Dobra, ten będzie wykryty. Ten mały kołowczyk, on tutaj mógłby coś podspotować. Fałką, gościu. Nie. Nie chciałbym z baboka teraz zarobić. Chciałbyś na sidescrap, chciałbyś. Kurde, mamy Isa, który się wycofuje. Ja tu będę jak na patelni zaraz.
No nie, no tak, to jak do kaczek strzelał. Aha, bo w tego strzelają, którego widzą. Dobra, spieprzać stąd. No kurka, daj mi się schować! Gościu się pokazał. Trzeba ich spotnąć, no nie ma innego wyjścia. Ale ich nie widać. Dobra, bitwa to tu jest wygrana. I to zdecydowanie wygrana. Tu jeszcze gościu jest. Czy się pokaże? Schował się. No, takie tam strzelanie, nie? Ale przynajmniej Golda w ogóle nie trzeba było użyć. O, jest tygrysek. No, szkurde. Bez kitu. Takie niecelowanie do końca. No, znikaj, żaróweczka, znikaj, 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 znikaj. Niecelowanie do końca, jednak chyba to przyspieszone skupianie bym wolał, naprawdę. Okej, mamy już taką przewagę, że chyba mogę sobie pozwolić. Jest komu strzelać? Jest. Dobra, no to... Jak ułani, to ułani, tak czy nie? Trzeba trochę pospotować tych gości, co tu się pochowali. Pewnie zginę przy tym, ale... Cześć, Leo. O, dig, 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 dig! Pięknie, ding! King Tiger. Panie King Tiger. Co to? Skapowali! Nie, proszę, nie! Po prostu kurka wodna, no nie! No nie skapowaliście tego, że King Tiger nie zginął.